Jest czwartek, 15 czerwca. Robię drugą serię z gumą. W zasadzie to wymyśliłem sobie, że przed każdym treningiem z gumą zrobię dwie serie. Teraz jest trzeci dzień, w którym akurat te moje postanowienie realizuję. W sumie to była trzecia seria, druga z tą gumą, drugą pod względem mocy. Spróbuję zrobić po raz pierwszy z gumą trzeciego stopnia. No i teraz spróbuję z gumą trzeciego stopnia. No i teraz przyjdzie czas na ciężarki. Dzisiaj rano oglądałem swój dziennik na SFD i zrobiłem kilka screenów ze zdjęć wstawionych w latach 2011-2012. Z formy, jaką miałem w tamtym czasie i na zawodach, i pomiędzy zawodami. No i postanowiłem pochwalić się, wstawić te zdjęcia do dzisiejszego treningu.
jaki to wtedy byłem piękny, młody i dobrze zbudowany. 12 lat temu. Zrobię jeszcze dwie takie serie. Więcej nie. A teraz wypróbuję ćwiczenie, które jest modne, a ja go jeszcze nigdy nie robiłem. I zrobię jeszcze jedną serię, tylko jedną. A więc zrobię drugą serię tego ćwiczenia. A te zdjęcia, które będą wstawione, nie będą opisane, no ale one wszystkie były z roku 2011. 2012. Jest nawet na nich mistrz świata weteranów, Egipcjanin, bodajże Sadek się nazywał, który kilka lat później zmarł, a ja jeszcze żyję. On będzie na zdjęciu z lewej strony. No i pierwsza seria na ramiona. Dołożę 5 kg i będę robić jeszcze 4 serie. No i ostatnia z tych obiecanych 4 serii. Szmatki odłożone, aby ten nożek się ślizgał.
Ciężko. No i ostatnie ćwiczenie, które chcę wprowadzić. Nie lubię ćwiczeń robionych jednoręcz. Bardziej mi pasują zrobione oburącz. Ale tym razem próbuję robić tak, jak nie lubię. No i zacząłem się pocić. No a teraz zrobię tak, jak robiłem zazwyczaj. To, co lubię, a chociaż nie robiłem dawno. Koniec treningu.